Cześć, witajcie na naszym kanale Twin Story Vlog. Za mną tu możecie zobaczyć Mateusza i pizzerię galicyjską. Nie wiem, czy ja wam już o tym mówiłam, ale w Przemyślu jest taka pizzeria, to jest opatentowane i to jest tak zwana pizza po przemysku albo pizza przemyska, jak kto woli. W każdym razie pokażę wam teraz, jak to wygląda, bo to nie jest taka klasyczna, standardowa pizza, raczej taka bardziej drożdżówka, taka pizzerinka, pizzeropodobna, coś w tym rodzaju. No ale jest to niewątpliwie przemyski hit i wszyscy tutaj na to chodzą i bardzo dużo słynnych osób z całej Polski też na to przyjeżdża. Ja wam w środku za dużo nie będę opowiadała, dlatego, bo tam jest kolejka, więc też nie chcę jakby zaburzać tego rytmu, który tam jest i zwracać na siebie uwagę. Ale przede wszystkim na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, czyli na ściany, które są zrobione przez takiego przemyskiego artystę. Ja nie wiem, czy on jeszcze żyje, w każdym razie pan nazywa się Tarnawski. Taworski, Boże, przepraszam, pan nazywa się Taworski i jest takim artystą lokalnym i on jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku zrobił tą, te ściany, które do dzisiaj są i one są już zabytkiem i są odrestaurowywane tylko i pilnowane jest, żeby absolutnie tego nie zniszczyć. Oprócz tego jest bardzo dużo zdjęć, autografów, wielu słynnych, sławnych ludzi, celebrytów, gwiazd sportu i nie tylko, które zostawiały tutaj swoje autografy po oczywiście przybyciu do tego miejsca. Siatkarze, piłkarze, Lewandowski, no i wszyscy właściwie z pierwszych stron gazet, kogo można sobie wyobrazić.
wyszliśmy. Mamy. O. Mamy pizzę, słuchajcie, kolejka jest oczywiście full. Panie się śmieją, że jest okres świąteczny, no ale okres świąteczny znaczy dokładnie tyle, że po prostu wszyscy wrócili do Przemyśla, wszyscy ludzie w naszym wieku i starsi. No i ja, my jesteśmy, wiecie, fanami pizzy po Przemysku, a właściwie pizzy galicyjskiej, bo tak jest opatentowany ten znak towarowy. Chociaż dla nas to zawsze będzie pizza po Przemysku, no i tyle po prostu. Mogliście zobaczyć, ile tam jest różnych autografów, ile znanych osób bardzo chętnie odwiedza to miejsce, jeżeli są tylko w Przemyślu. Pan właściciel niestety już nie żyje od pewnego czasu, ale był bardzo zaprzyjaźniony też z Markiem Konradem, który tutaj chyba za jego inspiracją również otworzył jedną ze swoich winiarni. Nie jest za dużo tych winiarni w Polsce, a jednak Przemyśl został wybrany. A nie jest to jakaś wielkie miasto, więc no chyba znaczy, że coś tutaj jest na rzeczy, skoro nawet takie manufaktury, które są dosyć specyficzne i drogie, mają swoje siedziby w tym mieście. Zobaczcie, otworzę wam. Tutaj tak ta pizza wygląda. Mateusz się śmieje, że to jest droga drożdżówka. Kosztuje to 8 zł. No droga, nie droga. Na małą miejscowość może droga, ale w dużym mieście nie sądzę. Ale no jest to bardzo dobrze. W środku jest oczywiście wypełnione kiełbasą. Tutaj nawet pod spodem jest kiełbasa, ale to może zaraz ugryzę, to wam pokażę. No w każdym razie tak to wygląda i na to się czeka po prostu w kolejce. Kilkanaście minut, 20, 30 ludzie stoją, jak biorą tego naprawdę dużo. My wzięliśmy jedną i to tak było bardzo skromnie, bo tak przed nami to ludzie 10, 15. Są jeszcze z kaszą, z pieczarkami, no i ta niby z kiełbasą, chociaż tak naprawdę mówią, że to jest mortadela. Ci, co się znają, mówią, że to jest mortadela, więc takie trochę niby oszukiwane, ale dzięki temu może ten smak jest taki też inny. A po co w lewo? Do góry do domu, czy tędy? Nie, tędy, do tutaj. No, Mateuszek cały czas poznaje Przemyśl. I zawsze się gubi, zawsze się gubi. To jest cały czas albo z górki, albo pod górkę, prawo, lewo, tych kierunkowych, wiecie co? Nie, bo to jest, wiecie, stare miasto, gdzie było dobudowywane. To była wcześniej twierdza i w ogóle. I to jest po prostu, no niestety, skomplikowany jest ruch. No pół nie, mówiąc skomplikowany jest ruch, mam na myśli to, że na tyle jest skomplikowany, że pół województwa podkarpackiego jeszcze do niedawna zdawało tu prawo jazdy. Ponieważ Przemyśl był właśnie na tyle skomplikowany, że nadawał się do tego. Nie jest to jedna ulica, no nie jest to też miasto nowe, więc dlatego też to tak jest zorganizowane. Nie, no jeżeli chcesz sobie poćwiczyć ruszanie z górki na ręcznym, to Przemyśl będzie idealny. Tu jest to światło, jest albo górka, albo jest pod górkę. Tu trzeba umieć jeździć, tu się trzeba po prostu znać. Jest bardzo dużo jednokierunkowych, trzeba parkować równolegle, prostopadle i w ogóle we wszystkich kierunkach. Trzeba po prostu się umieć jeździć samochodem, żeby jeździć po Przemyślu. Dlatego często ludzie, którzy są spod Przemyśla, zajeżdżają do Przemyśla, parkują w jednym miejscu i poruszają się na piechotę. A też nie trzeba się jakoś specjalnie wysilać, ponieważ w związku z tym, że to jest stare miasto, to wszystko jest bardzo blisko siebie. Całe to centrum jest bardzo blisko siebie, więc naprawdę nie wiem, jeżdżenie samochodem po mieście naprawdę nie ma sensu, więc ci ludzie po prostu przyjeżdżają w jedno miejsce albo w ogóle przyjeżdżają autobusami, nie ruszają samochodów, no bo mają problem z poruszaniem się po prostu tutaj. O, zobaczcie jeszcze, tak to wygląda w środku i to jest ten hit przemyski, który z taką pieczołowitością panie codziennie robią dla wielu, wielu ludzi. Bo tam pracuje naprawdę sporo osób, tam się przebija kilkanaście osób z samej obsługi i robią tylko takie drożdżóweczki przez cały dzień. Czy rodzaje, do tego jest jeszcze barsz, nie? A do tego jeszcze można sobie wziąć barsz albo taką, wiecie, orążadę 0,3 z butelki. I tyle, to jest koniec menu. A po prostu ludzi jest tłum i każdy, z kogo ja znam, z Przemyśla, z moich znajomych, jeżeli przyjeżdżają tutaj, to mówią, że no nie, przyjazd do Przemyśla bez pizzy po Przemysku to nie jest to samo. I każdy stoi w tej kolejce, jaka ona by długa nie była, żeby kupić sobie tą pizzę. Coś w niej jest, jak będziecie w Przemyślu, spróbujcie, ocencie sami. Myślę, że się spodoba. A jak nie pizza, to lody, które są bardzo blisko. Tak. A jak nie, to w nocy na precle. W Przemyślu jest bardzo dużo takiego jedzenia, jak nie, no to zawsze polecamy gołąbki po Przemysku. Wiecie, to jest stare miasto ze swoimi tradycjami, ze swoją kuchnią. I tutaj zawsze się znajdzie coś takiego, czego nie ma nigdzie. Dlatego tak chętnie ludzie tutaj z całej Polski przyjeżdżają, dlatego to jest miasto turystyczne. Jak będziecie w Bieszczadach, my was w każdym razie serdecznie tutaj zapraszamy. No, a ja się z wami witam i żegnam w naszej łazience, to znaczy, że dojechaliśmy bezpiecznie do Krakowa.
Jesteśmy już u siebie, jutro zobaczymy, bo dziewczyny coś jakieś marudne dzisiaj były trochę, dlatego już nic więcej nie nagrywaliśmy. Nie wiem, czy coś może jakaś choroba ich przypadkiem, wiecie, nie rozbiera, ale to się okaże dopiero jutro, czy coś tam się dzieje, czy nie. Na razie są takie po prostu nie bardzo. My dzisiaj też trochę przemarzliśmy z Mateuszem, byśmy dzisiaj odcinek nagrywać w parku i też nas trochę przewiało. Nie spodziewaliśmy się po prostu, że będzie tak zimno. Jakoś tak nie wydawało się, że jest tak zimno, jak było w rzeczywistości. Niby byliśmy dobrze ubrani, ale jednak ten wiatr był taki no rześki, to jest mało powiedziane. On był taki jakby w Bieszczadach był śnieg. Więc on był naprawdę taki ostry zimowy wiatr, więc coś tu się chyba szykuje powoli. Coś tam zapowiadali, że zima w tym roku ma być przed Bożym Narodzeniem, no i coś tu się wydaje, że być może faktycznie te prognozy w jakiś sposób są trafne. Dobra, my już na dzisiaj kończymy. Mamy środek nocy, w związku z tym no już dzień się skończył. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się jutro o 12. Pa, pa!